rozpoczął pokazywanie samochodów włoskich. To jest ostatni samochód i drugi samochód włoskich de facto. To jest Fiat 127 albo polski Fiat 127P, tego do końca nie wiadomo. Proszę Państwa, na początku lat 70. polskie władze zastanawiały się, jaki samochód ma zmotoryzować Polskę i do wyboru były dwa modele, 126 i 127. Z przyczyn ekonomicznych wybrano 126P, czyli po prostu malucha i ten samochód wszyscy znamy. To jest większy samochód, trochę większy od malucha, trochę mniejszy od dużego Fiata, ale silnik czterocylindrowy umieszczony z przodu i z przednim napędem. Ten samochód był wymontowany, on był produkowany wyłącznie we Włoszech właściwie, ale był montowany w warszawskiej FSO i w FSM w Bielsku w latach 73-75. Ten montaż polegał na dokręceniu tabliczki 127P zamiast 127 i to jest dokładnie taka wersja, która powstała we Włoszech. W Polsce przykręcono tabliczkę, więc oficjalnie jest to polski Fiat 127P, ale z całą pewnością powstał we Włoszech, bo nigdzie indziej powstać nie mógł. I to jest wszystko. Bardzo Państwu dziękuję.